Cześć. Dzisiaj bierzemy na tapetę łatwy i przyjemny temat, jakim jest inspiracja w architekturze. Ale nie w kontekście wielkich dzieł, tylko projektowania codziennego. Podpowiem Wam, gdzie je szukać i opowiem o tym, jak ułatwia ona projektowanie. I to zarówno z perspektywy klienta, jak i architekta. Zapraszam. Każdy z nas ma jakąś większą lub mniejszą wrażliwość estetyczną. Intuicyjnie pewne rzeczy nam się podobają, a inne zupełnie nie. Nasze gusta mogą być bardziej lub mniej sprecyzowane, ale zawsze jakieś są. W moim przypadku to pewnie zboczenie zawodowe, ale zawsze kiedy mi się coś podoba, lubię dany obiekt analizować, przyglądać się mu ze wszystkich stron i zastanawiać się, co składa się na ten efekt wizualny. I nie mówię tylko o architekturze, ale o wszystkim w ogóle. Z perspektywy architekta świetną rzeczą jest, kiedy klient również potrafi dokładnie sprecyzować, co mu się podoba. Wtedy taka współpraca może być najbardziej owocna dla obu stron. Ale to nie jest takie proste, jak się wydaje, no bo każdy potrafi przyjść i powiedzieć, o, ten dom mi się podoba. No ale nie w tym rzecz. Jeśli jakiś dom lub jego części się podoba, zastanów się, czemu tak jest i co konkretnie tworzy ten efekt. Zwracaj uwagę na cechy charakterystyczne, na proporcje, użyte materiały, wizualne podziały czy grę światła. Tyczy się to zarówno projektów znalezionych w internecie, jak i fizycznych budynków, które spotykasz na swojej drodze na co dzień. Gust estetyczny to jest coś, co czujemy intuicyjnie, ale fajnie poznać go świadomie. To ułatwia projektowanie, bo otwiera na eksperymenty i pomaga uciec od zamykania się na jednej konkretnej wizji. Może się bowiem okazać, że ten sam efekt wizualny możemy uzyskać w zupełnie różny sposób, który pierwotnie mógłby zostać przez Ciebie odrzucony. Szukając inspiracji, nie ograniczaj się wyłącznie do przeglądania stron z projektami typowymi. Co prawda występują one we wszystkich możliwych stylach i rodzajach, ale w gruncie rzeczy są bardzo powtarzalne, bo wszystkie podążają za modą. Ambitna architektura nigdy nie powstaje w ten sposób, niezależnie od tego, czy mówimy o stadionie, biurowcu czy domu jednorodzinnym. Nie mówię, że inspirowanie się projektami typowymi jest złe, ale dla równowagi warto zajrzeć także gdzie indziej. Na przykład na strony internetowe poświęcone architekturze, takie jak WhiteMath, Archinea czy Archirama. Projekty, które tam znajdziecie, są skrajnie różne od tych katalogowych. Bardziej oryginalne i tym samym wyjątkowe. Jeśli przymierza się do współpracy z architektem, gorąco zachęcam, byś poświęcił chwilę czasu na poszukiwanie inspiracji oraz na wspomnianą wcześniej analizę tego, co Ci się podoba. Ciekawą opcją jest również stworzenie tablicy na Pinterestie, który notabene również jest świetnym źródłem inspiracji. Z usystematyzowaną wiedzą na temat preferencji estetycznych łatwiej będzie wypracować wspólny język wizualny z architektem, a to naturalnie przełoży się na lepszy projekt. Ostatnią, być może najważniejszą radą jest, aby wspólnie z architektem wypracować dla projektu jakiś motyw przewodny. Oczywiście wymaga to dokonania wcześniejszej analizy preferencji, o którym już mówiłem. Ten motyw nie musi być nawet czymś widocznym na pierwszy rzut oka, ale dobrze jest, kiedy bryła budynku powstaje w oparciu o jakąś zasadę. To naturalnie nakreśla kierunek rozwoju projektu, pomaga podejmować decyzje i w efekcie prowadzi do projektu wykonanego w sposób konsekwentny i estetycznie spójny. Koncepcja projektowania w oparciu o motyw przewodni jest szczególnie widoczna na stronach poświęconych dobrej architekturze. Spójrzmy na pierwsze lepsze projekty na WhiteMath. Jak widać, niemal co drugi projekt ma w tytule jakieś słowo kluczowe, które go określa. I to jest właśnie ten motyw przewodni, do którego należy dążyć. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek i jak zawsze zapraszam do dzielenia się opiniami i doświadczeniami w komentarzach. Powiedzcie, jaki jest Wasz stosunek do inspiracji w architekturze i czym Wy się inspirujecie. Widzimy się już niedługo, do zobaczenia, cześć! No wiesz, często pracownie, jak się chwalą przynajmniej swoimi jakimiś domami, to zawsze dom, nie wiem, na czym, czy dom jakiś. To drugi ma w nazwie jakiś tam ten swój motyw przewodni, że no faktycznie tak powstaje generalnie dobra architektura, że wymyślasz jakąś zasadę, której się trzymasz. No to nie jest to, że o, tutaj pan podwyższy okno 20 cm. To nie tak.